Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniach 24 lipca i 6 listopada 2012 roku wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności. Punkt pierwszy. Artykułu 34 punkt 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie z artykułem 2 i artykułem 42 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt 2. Artykułu 33 ustęp 6 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie w jakim wyłącza prawo członka zrzeszenia ukaranego karą inną niż pociągającą za sobą utratę członkostwa w zrzeszeniu do wniesienia odwołania do sądu z artykułem 45 ustęp 1 i artykułem 77 ustęp 2 Konstytucji orzeka. Pierwsze. Artykuł 34 punkt 6 w związku z artykułem 32 ustęp 4 punkt 2, 3 i 11 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie w zakresie w jakim dotyczy dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego a jest zgodny z wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą poprawnej legislacji, b jest niezgodny z artykułem 42 ustęp 1 Konstytucji. Po drugie, artykuł 33 ustęp 6 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa członka Polskiego Związku Łowieckiego, wobec którego zastosowano sankcję dyscyplinarną inną niż utrata członkostwa w związku lub w kole łowieckim, gdy przewinienie i orzeczona za nie sankcja nie mają wyłącznie charakteru wewnątrzorganizacyjnego do wniesienia odwołania do sądu, jest niezgodny z artykułem 45 ustęp 1 oraz artykułem 77 ustęp 2 Konstytucji. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Obecnie podstawowe motywy rozstrzygnięcia przedstawi sędzia sprawozdawca, pani sędzia Sławomira Bronkowska-Jaśkiewicz. Bardzo proszę pani sędzio. Dziękuję panie przewodniczący. We wniosku inicjującym postępowanie przed Trybunałem Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował dwa przepisy ustawy z 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Mianowicie artykuł 34 punkt 6 oraz artykuł 33 ustęp 6. Artykułowi 34 punkt 6 Prawa łowieckiego wnioskodawca zarzucił niezgodność z dwoma wzorcami konstytucyjnymi, z artykułem 2 oraz artykułem 42 ustawy zasadniczej. Uzasadniając obszernie zarzut przywołanego przepisu, rzecznik powołał bardzo wiele rozmaitych argumentów. W gruncie jednak rzeczy swoją argumentację ograniczył do zasady wywodzonej z artykułu 2 Konstytucji zasady poprawnej legislacji. Przy czym i tylko do tej zasady, co Trybunał pragnie podkreślić. Przy czym wskazując liczne wady zaskarżonego przepisu, rzecznik konkluduje, cytuję, w opisanej sytuacji mamy do czynienia z pominięciem prawodawczym. Ten punkt widzenia podzielił prokurator generalny. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie Trybunał uczynił w tym zakresie artykuł 34 punkt 6, konfrontując go z wywodzoną z artykułu 2 Konstytucji z zasadą poprawnej legislacji, naruszoną przez to, że mamy do czynienia z pominięciem prawodawczym. Rozważając niezgodność
przywołanego artykułu, Trybunał Konstytucyjny nie podzielił stanowiska wnioskodawcy i prokuratora generalnego, a także marszałka Sejmu co do przyjętej kwalifikacji wad tej regulacji. Po pierwsze, jako zaniechania prawodawczego, tak Sejm, co w konsekwencji wykluczyło możliwość umorzenia postępowania z powodu braku kognicji Trybunału w tym zakresie i spowodowanej tym niedopuszczalności wydania wyroku. Nie podzielił również stanowiska prokuratora i wnioskodawcy co do pominięcia prawodawczego, co wykluczyło możliwość sformułowania zarzutu naruszenia zasady poprawnej legislacji ze względu na niekompletność kwestionowanej regulacji. Przeprowadzone przez Trybunał rozróżnienie zaniechania legislacyjnego i pominięcia legislacyjnego nie jest oparte na tak precyzyjnych kryteriach, aby w praktyce nie mogły występować trudności z zakwalifikowaniem określonych sytuacji jako zaniechania bądź pominięcia. Niemniej jednak niesporne jest, że z zaniechaniem prawodawczym związany jest całkowity brak ingerencji prawodawcy w system prawa wtedy, gdy jest on do tego zobowiązany przez wiążącą go normę prawną. Inaczej jest w przypadku pominięcia prawodawczego. Prawodawca tworzy przepisy prawne, dając wyraz temu, że normuje pewną dziedzinę spraw, lecz czyni to z punktu widzenia konstytucji wadliwie. Jest przy tym obojętne, czy jego aktywność legislacyjna podjęta jest w następstwie wykonania ciążącego na nim obowiązku uregulowania jakiejś sprawy, czy też uczynił użytek z kompetencji, ponieważ uznał to sam za celowe. Z jaką sytuacją mamy do czynienia w rozważanej przez Trybunał sprawie? Otóż zgodnie z artykułem 32 ustęp 3 Prawa łowieckiego PZE oraz koła łowieckie działają na podstawie ustawy oraz statutu uchwalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego. W ustępie 4 tego artykułu wskazano, że statut PZE określa w szczególności sposób nabywania i utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz Kole Łowieckim, zasady przynależności do kół łowieckich, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków. A nadto zasady postępowania wewnątrzorganizacyjnego i dalej sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiązków członkowskich. Z kolei w kwestionowanym przez Rzecznika Praw Obywatelskich artykule 34 punkt 6 Prawa Łowieckiego prawodawca powierzył Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wśród rozmaitych innych zadań prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego. Prawo łowieckie, zdaniem Trybunału, określa zatem podstawy prawne działania PZE, wskazując, że są nimi ustawa oraz statut, wyznacza sprawy, które mają zostać uregulowane statutem i porucza Polskiemu Związkowi Łowieckiemu prowadzenie postępowania dyscyplinarnego. Podkreślić należy, że z woli ustawodawcy ma statut regulować zarówno sprawy nabycia i utraty członkostwa PZE, jak i prawa oraz obowiązki członka PZE i sankcje dyscyplinarne za naruszenie tych obowiązków. Uwzględniając treść norm wyrażonych w przepisach, które przywołał Rzecznik Praw Obywatelskich i odnosząc się do wcześniej poczynionych uwag, artykułowi 34 punkt 6 Prawa Łowieckiego zdaniem Trybunału nie można postawić zarzutu zaniechania prawodawczego. Nie obowiązuje bowiem norma prawna wyznaczająca prawodawcy obowiązek aktywności we wskazanym zakresie. Nie mamy tutaj także do czynienia z pominięciem prawodawczym. Powierzenie PZE prowadzenia postępowania dyscyplinarnego opiera się na przyjętym przez ustawodawcę założeniu, że w związku ma istnieć takie postępowanie. Nie ma więc wątpliwości, że decyzja ustawodawcy co do funkcjonowania instytucji postępowania dyscyplinarnego została podjęta i w sposób niebudzący wątpliwości znalazła wyraz w przywołanym przepisie, sformułowanym skądinąd i komunikatywnie i precyzyjnie. Ustawodawca, przewidując odpowiedzialność dyscyplinarną członków PZE oraz powierzając PZE prowadzenie postępowania dyscyplinarnego, upoważnił i zobowiązał Krajowy Zjazd Delegatów PZE do uregulowania w statucie związku sankcji dyscyplinarnych za naruszenie obowiązków członkowskich. A wobec jedynie przykładowego wskazania spraw, które mogą być regulowane statutem i wobec braku innych niż wcześniej wymienione ustawowych postanowień w sprawie tego postępowania, także innych elementów postępowania dyscyplinarnego. To postanowienia statutu, łącznie z nielicznymi, jak wykazano, przepisami ustawy, mają tworzyć w zamyśle ustawodawcy instytucje postępowania dyscyplinarnego. Nie można przeto twierdzić, że ustawodawca pominął uregulowanie tych spraw. Unormował je bowiem przez odesłanie do statutu. Inną natomiast sprawą jest to, czy taki sposób uregulowania przez powierzenie materii, o której mowa, aktowi nie mającemu charakteru aktu normatywnego powszechnie obowiązującego jest w rozważanym przypadku konstytucyjnie dopuszczalny.
Ponieważ Trybunał przyjął, że w danym przypadku nie mamy do czynienia z pominięciem prawodawczym i ten zarzut jest nietrafny, to znaczy, że nie może być oceniany z punktu widzenia zasady poprawnej legislacji. Zwalnia to Trybunał od analizy treści tej zasady. Niemniej Trybunał chciałby dodać, że zasada ta ma charakter formalny, a wyrażane przez nią wymaganie poprawności, rzetelności prawodawstwa odnosi się przede wszystkim do określonej regulacji jako wytworu działań prawodawcy. Dotyczy w najwyższym stopniu jakości tego wytworu. Przyznać trzeba, że zasady rzetelnej legislacji tworzą zbiór niejednorodny, a przy tym niezamknięty, na co zwrócił uwagę przedstawiciel rzecznika. Nie ma jednak wśród tych zasad nakazujących regulować określoną materię aktem normatywnym takiego, a nie innego rodzaju. Te ostatnio wskazane reguły dotyczą bowiem reguł konstruowania prawa, a nie reguł wskazujących, jak tworzyć prawo rzetelne albo inaczej poprawne. Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi także, że artykuł 34 punkt 6 prawa łowieckiego jest niezgodny z artykułem 42 Konstytucji, jako wyrażającym zasadę wyłączności ustawy w normowaniu czynów zabronionych pod groźbą sankcji karnych. Uzasadniając swoje stanowisko, rzecznik wskazał dwie grupy argumentów. Po pierwsze wskazał, że zdaniem Trybunału uczynił to trafnie i stanowisko to podzielił również prokurator generalny, że sankcje wymierzane w postępowaniu dyscyplinarnym mają charakter represyjny i mogą naruszać prawa i wolności jednostki. Trybunał podziela stanowisko rzecznika, że wada konstytucyjna rozważanej ustawy polega na tym, że postępowanie represyjne, które należy do materii ustawowej, przekazano do unormowania statutem. Mamy więc w rozważanym przypadku do czynienia z naruszeniem, powtórzę raz jeszcze, zasady wyłączności ustawy w regulowaniu czynów zabronionych pod groźbą sankcji karnych. Zasady mającej zastosowanie wprawdzie tylko odpowiednio do postępowania dyscyplinarnego. W swoim dotychczasowym orzecznictwie Trybunał wielokrotnie już wskazywał na standardy prawa karnego określone w artykule 42 Konstytucji i wskazywał na to, że odnoszą się one do wszelkich postępowań represyjnych, w tym także postępowań dyscyplinarnych, choć raz jeszcze powtarzam, jedynie odpowiednio. Argumenty drugiego rodzaju odwołują się do prawnego charakteru Polskiego Związku Łowieckiego i zostaną omówione przy uzasadnieniu kolejnego zarzutu rzecznika, który dotyczy także postępowania dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim. W tym miejscu Trybunał chciałby się odnieść do treści zaskarżonego przez rzecznika artykułu 34 punkt 6. Przepis ten nakłada na Polski Związek Łowiecki obowiązek prowadzenia sądownictwa dyscyplinarnego. Sam przez się nie jest jednak niekonstytucyjny. Stwarza zaledwie podstawę tego sądownictwa i byłoby możliwe, aby wszystkie, czy choćby najważniejsze elementy owego sądownictwa zostały uregulowane w ustawie. Tak jednak nie jest. Elementy, które uzupełniają treściowo ów przepis, nazywany zadaniowym, przesądzają o jego niekonstytucyjności. W prawie łowieckim zamieszczono kilka przepisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego. Są to artykuł 32 ustęp 4 punkt 2, na przykład 3, 11, artykuł 34 punkt 6, artykuł 33 ustęp 6. Nie ma jednak wśród nich przepisów, które regulowałyby niezbędne elementy postępowania dyscyplinarnego, takich jak pojęcie deliktu dyscyplinarnego, katalog sankcji dyscyplinarnych, zasady wymierzania sankcji dyscyplinarnych, podmioty prowadzące postępowania dyscyplinarne, procedurę tego postępowania. Treść artykułu 34 punkt 6 o tym nie przesądza, a ogranicza się wyłącznie do wskazania jednego z zadań Polskiego Związku Łowieckiego. Sprawy, o których mowa, reguluje natomiast z upoważnienia ustawodawcy statut Polskiego Związku Łowieckiego w rozdziale 15. Inaczej mówiąc, wykonanie obowiązku, jaki na PZŁ nakłada artykuł 34 punkt 6 prawa łowieckiego, możliwe jest jedynie, jeśli istnieją unormowania dotyczące postępowania dyscyplinarnego. Te zaś z upoważnienia ustawy są zawarte w statucie. Istota zarzutu rzecznika co do artykułu 34 punkt 6 prawa łowieckiego sprowadza się do tego, że nie zagwarantowano na poziomie ustawowym zasad i warunków odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Uwzględniając całość argumentacji rzecznika oraz jego stanowisko ustne na dzisiejszej rozprawie, zmierzające do wykazania niekonstytucyjności rozwiązania ustawowego polegającej na przekazaniu materii ustawowej do uregulowania statutem, Trybunał Konstytucyjny zastosował zasadę falsa demonstratio i przyjął, że przedmiotem zaskarżenia rzecznika jest artykuł 34 punkt 6 w związku z artykułem 32 ust. 4 punkt 2, 3 i 11 prawa łowieckiego. Dlaczego tych punktach te punkty uznał za związkowe? Dlatego, że każdy z nich określa inny segment postępowania dyscyplinarnego, a więc organy, które będą powołane do wymierzania sankcji dyscyplinarnych, obowiązki członkowskie i wreszcie sankcje za naruszenie tych obowiązków członkowskich. Drugi zarzut rzecznika dotyczy artykułu 33 ust. 6 prawa łowieckiego. Przepis ten brzmi: w sprawach nabycia oraz utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Treść tego przepisu nasuwa pewne wątpliwości, których omówienie i rozwikłanie znajdzie się w pisemnym uzasadnieniu. W motywach ustnych Trybunał ogranicza się tylko do stwierdzenia, że podziela wątpliwości rzecznika i przyjmuje, że problem konstytucyjny w rozważanej sprawie sprowadza się do tego, czy objęcie zaskarżeniem do sądu jedynie orzeczeń organów dyscyplinarnych orzekających karę utraty członkostwa w PZL lub w kole łowieckim jest zgodne z artykułem 45 ust. 1 Konstytucji i artykułem 77 ust. 2 ustawy zasadniczej jako przepisami gwarantującymi prawo do sądu. Oba wymienione przepisy statuują prawo do sądu i były wielokrotnie przedmiotem wnikliwej analizy Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w niniejszym składzie ogranicza się do stwierdzenia zatem, że w pełni podziela jednolitą i trwałą linię orzeczniczą w sprawie prawa do sądu. Podobnie jak i w przypadku orzeczeń Trybunału o charakterze dyscyplinarnych. Przypomnę tylko bardzo krótko, że to dotyczy prawa do sądu. To Trybunał wielokrotnie wskazywał, że należy nadawać mu możliwie szeroki zakres, że istnieje zakaz interpretacji zawężającej prawa do sądu i istnieje domniemanie drogi sądowej. To dotyczy postępowania dyscyplinarnego, natomiast to Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał, że po pierwsze, w sprawach dyscyplinarnych jest dopuszczalne orzekanie przez organy pozasądowe. Powtórzę, że dopuszczalne są pewne odmienności tego postępowania dotyczące poszczególnych grup zawodowych. Po trzecie, że w sprawie, która była przedmiotem rozstrzygnięcia w pozasądowym postępowaniu, ustawodawca musi zapewnić prawo do wszczęcia sądowej kontroli postępowania dyscyplinarnego i zapadłego w jego wyniku orzeczenia. A kontrola ma dotyczyć nie tylko samej sankcji, lecz całego postępowania. Dalej, że postępowanie dyscyplinarne ma charakter represyjny, stąd konieczne jest prawo do sądu, bo pełni ono szczególną rolę, mianowicie gwarantuje kontrolę poszanowania praw i wolności jednostki przez niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Dodam, że podobne stanowisko w tej sprawie zajmuje judykatura. Rozważając zarzut rzecznika, Trybunał Konstytucyjny musiał przede wszystkim określić charakter prawny Polskiego Związku Łowieckiego. Ponadto określił sytuację prawną członków PZŁ i wreszcie scharakteryzował krótko charakter deliktów dyscyplinarnych i kar wymierzanych za ich popełnienie przez organy Polskiego Związku Łowieckiego. Przechodząc do omówienia tych dwóch pierwszych spraw, przypomnieć należy, że PZŁ jest strukturą organizacyjną, której tradycje sięgają okresu międzywojennego. Wówczas PZŁ był stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Zrzeszał osoby fizyczne posiadające karty łowieckie lub uprawnione do posiadania kart łowieckich. Prawo wykonywania polowania było uzależnione od posiadania karty łowieckiej, ale kartę łowiecką wydawał właściwy starosta. Po zmianach ustrojowych w 1952 roku utworzono, to Trybunał podkreśla, utworzono Polski Związek Łowiecki jako zrzeszenie. Utworzono go na gruncie byłego stowarzyszenia. Utworzenie PZŁ jako zrzeszenia oznaczało likwidację funkcjonującego w okresie międzywojennym stowarzyszenia o tej samej nazwie. Odpowiedni przepis dekretu stanowił: Polski Związek Łowiecki, cytuję, jest zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną i działającym wyłącznie na podstawie przepisów niniejszego dekretu i nadanego mu statutu.
z dniem powstania zrzeszenia pod nazwą Polski Związek Łowiecki, minister leśnictwa za zgodą prezesa Rady Ministrów zarządzi likwidację dotychczasowego stowarzyszenia pod nazwą Polski Związek Łowiecki. Konkludując więc, Trybunał stwierdza, że po II wojnie światowej Polski Związek Łowiecki nie miał statusu stowarzyszenia, lecz był utworzonym przez państwo zrzeszeniem, któremu państwo powierzało do realizacji określone zadania. Jednocześnie PZŁ zyskał monopol w zakresie dopuszczania do wykonywania polowania na terytorium państwa, a wykonywanie polowania zostało uzależnione od bycia członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Dzisiaj formułę prawną Polskiego Związku Łowieckiego określa artykuł 32 ustęp 1 prawa łowieckiego, który stanowi, że PZŁ jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych. Co się tyczy nabycia członkostwa w PZŁ. Członkiem PZŁ może być każda osoba pełnoletnia, która nabyła między innymi uprawnienie do wykonywania polowania. Z chwilą stania się członkiem PZŁ osoba fizyczna nabywa określone prawa oraz zostaje obciążona obowiązkami. Może ona czynnie uczestniczyć w wykonywaniu zadań związku, w szczególności związanych z wykonywaniem gospodarki łowieckiej, korzystać z jego majątku, wybierać i być wybieraną do organów związku, nosić odznaczenia łowieckie, a na to, co dla członków PZŁ szczególnie istotne, wykonywać polowanie indywidualnie albo zbiorowo. W skład PZŁ wchodzą także koła łowieckie, które wedle ustawy są podstawowym ogniwem organizacyjnym PZŁ w realizacji celów i zadań łowiectwa. Co się tyczy zadań Polskiego Związku Łowieckiego, to ustawa na plan pierwszy wysuwa obowiązek prowadzenia gospodarki łowieckiej, ale PZŁ realizuje także cały szereg innych jeszcze zadań. Co się tyczy charakteru grupy, którą tworzy Polski Związek Łowiecki, to powiedzieć można, że należy on do osób prawnych typu zrzeszeniowego, to znaczy grupujących określone grono osób fizycznych i prawnych dla podejmowania aktywności przewidzianej w ustawie. Uprawnia to do wniosku, że członkowie PZŁ tworzą określoną grupę społeczną, choć nie grupę zawodową, dającą się wyodrębnić ze względu na prowadzoną przez nich działalność w zakresie łowiectwa. Jeśli idzie o nawiązanie stosunków w Polskim Związku Łowieckim, to Trybunał stwierdza, że wymaga to zgodnych oświadczeń woli Polskiego Związku Łowieckiego oraz osoby fizycznej. A z jego powstaniem członek nabywa prawa oraz zostaje obciążony określonymi obowiązkami. Jednak sam sposób nawiązania stosunku członkostwa w PZŁ, nie mający charakteru przymusowego, jak również wynikające z tego następstwa, nie przesądzają zdaniem Trybunału o zakwalifikowaniu tej formy organizacyjnej jako stowarzyszenia, ruchu obywatelskiego lub innego dobrowolnego zrzeszenia lub fundacji, o których mowa w artykule 12 Konstytucji. PZŁ nie jest bowiem dobrowolnym zrzeszeniem, za czym przemawiają dwa argumenty. Po pierwsze, związek nie tworzy się i nie rozwiązuje z inicjatywy jego członków. A po drugie, brak przynależności do niego wiąże się z negatywnymi konsekwencjami dla jednostki w postaci niemożności wykonywania określonych praw. I wreszcie ostatnia sprawa, mianowicie związek wykonuje pewne zadania z zakresu administracji publicznej. Ustawowa wyłączność, jaką posiada PZŁ w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej oraz w zakresie dopuszczalności do wykonywania polowania, uzasadnia zatem zakwalifikowanie go jako ustanowionego z woli ustawodawcy przymusowego zrzeszenia osób zainteresowanych wykonywaniem polowania oraz partycypowaniem w wykonywaniu zadań związanych z szeroko pojętym administrowaniem sprawami łowiectwa. Wykonywanie pewnych zadań w zakresie administracji publicznej powoduje tę konsekwencję, że PZŁ pozostaje pod nadzorem właściwych organów państwowych. Konkludując, Trybunał stwierdza, że PZŁ jest utworzonym ustawą, a więc z woli państwa, zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych. Zrzeszenie to działa na podstawie ustawy uchwalonego przez swoje władze, a więc nie nadanego, a nawet nie zatwierdzonego przez organy państwa statutu. Świadczy to o dużym zakresie swobody, jaką ustawodawca powierzył Polskiemu Związku Łowieckiemu w zakresie określania jego struktury organizacyjnej, sposobu działania oraz praw i obowiązków członków.
PZEU na podstawie ustawy i w zgodzie z jej postanowieniami wykonuje powierzone mu zadania publiczne, pozostając w tym zakresie pod nadzorem właściwych organów państwa. Nie jest więc, co Trybunał podkreśla, utworzoną dobrowolnie organizacją, na którą państwo scedowało określone obowiązki. Od chwili bowiem, gdy na bazie Stowarzyszenia Polski Związek Łowiecki utworzono ustawą organizację o charakterze korporacyjnym i obarczonej obowiązkami wykonywania zadań państwowych, PZEU przestał być stowarzyszeniem. Zarazem jednak, skoro realizacja potrzeb obywateli w zakresie prowadzenia gospodarki, przepraszam, bo chyba pominęłam jeszcze jedną tutaj rzecz. Oczywiście, że przystąpienie do związku ma charakter dobrowolny. Zarazem jednak, skoro realizacja potrzeb obywateli w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej jest możliwa jedynie w ramach PZEU, mającego nadto wyłączność w prowadzeniu tej gospodarki, związek ma cechę organizacji przymusowej, ponieważ każdy podmiot zainteresowany partycypacją w administrowaniu sprawami łowiectwa musi zostać jego członkiem. Trybunał stwierdza zatem, że w związku dominuje aspekt publiczno-prawny, a sam związek ma wiele istotnych cech samorządu, o jakim mowa w artykule 17 ustęp 2 Konstytucji. Z punktu widzenia sprawy rozpatrywanej przez Trybunał szczególną doniosłość mają dwie jego cechy, mianowicie cechy związku. Powierzenie związkowi przez państwo zadań z zakresu gospodarki łowieckiej oraz związek między prawem wykonywania polowania a członkostwem w PZEU. Zakwestionowany przez rzecznika artykuł 33 ustęp 6 w zakresie objętym zaskarżeniem ogranicza prawo do sądu. Ogranicza je na dwa sposoby. Przedmiotowo, bo kontroli sądowej poddano tylko niektóre rozstrzygnięcia organów dyscyplinarnych PZEU, a ponadto przez to, że przyznaje to prawo dopiero po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego. Aby ustalić zgodność tego przepisu z wzorcami konstytucyjnymi, Trybunał odpowiedział na cztery pytania. Po pierwsze, czy członek PZEU mieści się w zakresie nazwy każdy, któremu artykuł 45 ustęp 1 Konstytucji przyznaje prawo do sądu? Na to pytanie Trybunał odpowiedział twierdząco, a to dlatego, ze względu na powiązanie przez ustawodawcę członkostwa w PZEU z prawem wykonywania polowania oraz innymi prawami majątkowymi i niemajątkowymi członka PZEU. Odpowiadając na kolejne pytanie, czy postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez organy PZEU wobec członków związku mieści się w pojęciu sprawy, o której mowa w artykule 45 ustęp 1 Konstytucji, Trybunał zauważa, że za objęciem postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organy PZEU kontrolą sądową przemawiają ważne argumenty. Po pierwsze, represyjny charakter tego postępowania i wypracowane przez Trybunał Konstytucyjny dla tego rodzaju postępowań, a wyłuszczone już w bogatym orzecznictwie, standardy ochrony jednostki, na którą w postępowaniu dyscyplinarnym nałożono sankcje. Po drugie, charakter prawny PZEU jako związku, co Trybunał powtarza raz jeszcze, utworzonego ustawą przez państwo i wykonującego z jego woli zadania należące do państwa w zakresie ochrony środowiska i prowadzenia gospodarki łowieckiej i wykazującego istotne cechy samorządu, jak już wspomniałam, o którym mowa w artykule 17 ustęp 2 ustawy zasadniczej. Nakładając na tworzony przez siebie związek zadania publiczne, ustawodawca obowiązany jest zagwarantować jego członkom ochronę ich praw i wolności, biorąc pod uwagę zwłaszcza przymusowy aspekt przynależności do tego związku. Ustawodawca powinien nadto uwzględnić, że zobowiązał związek do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, co uzasadnia konstatację, że sądownictwo dyscyplinarne nie jest wewnętrzną sprawą związku. Sankcje dyscyplinarne w tym postępowaniu, niezależnie od ich rodzaju dolegliwości, wymierzane są ze względu na konstrukcję przyjętą w ustawie nie tylko z upoważnienia, ale wręcz z nakazu ustawodawcy. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, co Trybunał w niniejszym składzie podtrzymuje, niedopuszczalne jest różnicowanie dostępu do drogi sądowej w zależności od rodzaju sankcji dyscyplinarnej orzeczonej przez organy dyscyplinarne, a zatem także przez organy PZEU. Trybunał zauważa jednak, że droga sądowa w ramach postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organy organizacji o charakterze korporacyjnym nie musi być przewidziana w każdym przypadku. Najpierw trzeba uwzględnić, że PZEU nie jest tworzony z inicjatywy obywateli, mimo że nie jest tworzony z inicjatywy obywateli, to jednak przynależność do niego, a zatem i przyjęcie wynikających z tej przynależności praw i obowiązków ma charakter w tym sensie dobrowolny, że każdy zainteresowany może podjąć decyzję o wstąpieniu albo nie wstąpieniu do niego.
Nadto więzią spajającą członków związku jest zainteresowanie dziedziną, jaką jest gospodarka łowiecka, w szczególności wykonywaniem polowania. Przywiązanie do tradycji i obyczajów łowieckich, gotowość pielęgnowania, cytuję, historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, a także czuwanie nad przestrzeganiem przez jego członków zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich. PZŁ wykazuje więc także, obok wcześniej wskazanych, pewne cechy stowarzyszenia, choć cechy te właściwe są również klasycznym samorządom zawodowym, o których mowa jest w artykule 17 ust. 1 Konstytucji. Ze względu na to, że w PZŁ jako organizacji mającej charakter cechy samorządu w rozumieniu artykułu 17 ust. 2 Konstytucji silnie eksponuje się także element wspólnoty zainteresowań, zwłaszcza wykonywaniem polowania, charakterystyczny dla stowarzyszenia, oraz ze względu na to, że członkowie PZŁ nie tworzą grupy zawodowej, Trybunał uznaje za dopuszczalne, by pewien zakres spraw, w których orzekane są sankcje dyscyplinarne wobec członka PZŁ, został wyłączony spod kontroli sądowej. Mianowicie sprawy, które mają charakter wyłącznie wewnątrzorganizacyjny. Inaczej mówiąc, Trybunał stwierdza, że wymierzanie sankcji dyscyplinarnych przez organy PZŁ jest sprawą w rozumieniu artykułu 45 ust. 1 Konstytucji w każdym przypadku, który nie ma charakteru wyłącznie wewnątrzorganizacyjnego. Od razu jednak zastrzec należy, że inaczej niż w przypadku stowarzyszeń, zakres zagadnień uznawanych za wewnątrzorganizacyjne jest tutaj zdecydowanie węższy. Ustalenie, kiedy postępowanie dyscyplinarne wobec członka PZŁ ma charakter wewnątrzorganizacyjny, jest w okolicznościach sprawy rozpatrywanej przez Trybunał możliwe jedynie abstrakcyjnie. Wprawdzie statut PZŁ określa przewinienia dyscyplinarne oraz sankcje dyscyplinarne przewidziane za ich popełnienie, ale statut nie jest przedmiotem kontroli Trybunału. Jego postanowienia więc mogą służyć wyłącznie jako wskazówka co do tego, jakie są na gruncie ustawy możliwe delikty i możliwe sankcje dyscyplinarne. W tym kontekście warto zauważyć, że zgodnie z postanowieniami rozdziału 15 statutu PZŁ do sankcji dyscyplinarnych wymierzanych osobom fizycznym będącym członkami związku zalicza się kary dyscyplinarne, kary porządkowe oraz środki dyscyplinujące nakładane w trakcie wykonywania polowania. Sankcje te wymierzane są odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym, porządkowym i postępowaniu dyscyplinującym. Karami dyscyplinarnymi są zgodnie ze statutem kary zasadnicze, nagana, zawieszenie prawa członka związku, wykluczenie ze związku i kary dodatkowe, pozbawienie prawa popełnienia funkcji w organach związku i koła, pozbawienie odznaczeń łowieckich w przypadku wykluczenia ze związku, zażądanie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w piśmie łowieckim na koszu karanego. Przy czym sąd łowiecki może nadto zobowiązać obwinionego do naprawienia szkody lub przeproszenia poszkodowanego. Karami porządkowymi natomiast są upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach do wykonywania polowania w ogóle lub na czas określony czy na określone zwierzęta. Z kolei środkami dyscyplinującymi są upomnienie oraz wykluczenie z części lub całości polowania. Trybunał Konstytucyjny zauważa w tym kontekście, że w świetle postanowień statutu pojęcie sankcji dyscyplinarnych zostało ujęte bardzo szeroko, jako że obejmuje nie tylko kary dyscyplinarne, ale również porządkowe i środki dyscyplinujące. Pozostaje zatem poważna wątpliwość, czy wszystkie te dolegliwości należy traktować aktualnie jako sankcje dyscyplinarne w rozumieniu artykułu 32 ust. 4 punkt 11 prawa łowieckiego. Zdaniem Trybunału istotne wątpliwości budziłoby na przykład uznanie za sankcje dyscyplinarne środków dyscyplinujących nakładanych w trakcie wykonywania polowania, skoro nie służą one ukaraniu członka związku, lecz zapewnieniu prawidłowego przebiegu polowania, w tym bezpieczeństwa jego uczestników. Określenie tego rodzaju środków i okoliczności ich zastosowania powinno być pozostawione gestii związku. Chociaż, mając na uwadze, że reguły prowadzenia polowań mają zabezpieczać życie i zdrowie samych polujących oraz osób postronnych, powinny być uzgadniane z organami państwa. Nie budzi też wątpliwości, że związek mógłby samodzielnie decydować o wymierzaniu dolegliwości o charakterze honorowym. Na przykład o odebraniu odznaczeń łowieckich czy o zakazie pełnienia funkcji honorowych, a także o pozbawieniu prawa pełnienia funkcji w organach związku i koła na określony czas. W tego rodzaju przypadkach istnieć powinna dla członków PZŁ możliwość dochodzenia naruszonych praw na zasadach ogólnych. Inaczej natomiast należałoby traktować te wszystkie sprawy, które wiążą się z wykonywaniem przez PZŁ i jego członków zadań władzy publicznej. W szczególności więc nie należą do spraw wewnątrzorganizacyjnych,
zdaniem Trybunału, sankcje takie jak wykluczenie ze związku, zawieszenie w prawach członka związku, zawieszenie w prawie do polowania, bo powodują one utratę nabytego prawa do wykonywania polowania lub brak możliwości wykonywania go przez określony czas. A jak wielokrotnie już to podkreślano, wykonywanie tego prawa jest możliwe jedynie w ramach związku. Kolejna sprawa, do której się Trybunał ustosunkował. Czy ograniczenie prawa do sądu wprowadzono z zachowaniem warunków wskazanych w artykule 31 ust. 3 Konstytucji? Otóż Trybunał stwierdza, że artykuł 33 ust. 6 prawa łowieckiego wprowadza ograniczenie, nie czyniąc tego ze względu na wartości wskazane w artykule 31 ust. 3 ustawy zasadniczej. Trybunał zaznacza, że wprowadzone ograniczenia nie są arbitralne, jeśli uwzględnić szeroki zakres kompetencji w regulowaniu struktury organizacyjnej związku, praw i obowiązków jego członków oraz postępowania dyscyplinarnego. Wartość, jaką jest poszanowanie autonomii decyzji PZŁ, usprawiedliwia zdaniem Trybunału uwarunkowanie prawa do sądu wyczerpaniem postępowania wewnątrzorganizacyjnego. Nie jest jednak wartością, która może usprawiedliwiać ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu w aspekcie przedmiotowym. Wreszcie, czy naruszono orzeczenie, czy naruszane w postępowaniu dyscyplinarnym prawa i wolności członka PZŁ mają i mogą mieć charakter praw konstytucyjnych? Zdaniem Trybunału w niektórych przypadkach tak być może i stąd Trybunał przyjął, że artykuł 77 ust. 2 Konstytucji jest tutaj wzorcem adekwatnym. Trybunał zauważa na zakończenie, że realizując wskazania zawarte w niniejszym wyroku, ustawodawca powinien uregulować w prawie łowieckim pojęcie łowieckiego deliktu dyscyplinarnego, katalog sankcji dyscyplinarnych, organy prowadzące postępowanie dyscyplinarne oraz przynajmniej zasady tego postępowania, być może tylko ogólne zasady tego postępowania. Decydując, jakie przewinienia podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz jakie sankcje mogą być wymierzane przez PZŁ w ramach postępowania dyscyplinarnego, sam niejako wyznaczy wtedy zakres spraw podlegających kognicji sądowej. Nie jest więc wykluczone, raz jeszcze powtórzyć trzeba, że wymierzanie pewnych dolegliwości za uchybienia o charakterze wewnątrzorganizacyjnym pozostanie wyłącznej gestii związku. Uwzględniając te wszystkie argumenty, Trybunał orzekł jak w sentencji. Bardzo dziękuję pani sędzi. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Wyrok wraz z uzasadnieniem będzie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przewidzianym. Bardzo dziękuję uczestnikom postępowania. Dziękuję również wszystkim państwu.